Zadanie o tyle trudne, że zgadzam się z poprzednikami, ale też trudno już dołożyć. Znaczy postaram się jeszcze kilka aspektów, powtarzając może pewne wątki, ale też oświetlając je wystarczająco argumentów z innej strony. Ale najpierw taka ilustracja a propos tego właśnie centralizmu, bo sobie zdałem sprawę jego skali ostatnio będąc na konferencji profesora Purfi w Krakowie i on tam właśnie przynajmniej wskazał, jak to w kulturze wygląda, więc Warszawa na instytucje narodowe kultury, znaczy ma ich najwięcej oczywiście ze wszystkich, ale kwotowo to jest ponad 80% w ogóle nakładów na narodowe instytucje kultury. Drugi Kraków to jest około 10%. Taka jest dysproporcja między dwoma głównymi ośrodkami kulturotwórczymi w Polsce i tak się to pewno przekłada na te inne sfery, inny absurd dotyczące tej centralizacji, tego, że centrum wie lepiej, no to można zobaczyć w tej chwili na przykład, jak się jedzie nad morze do ośrodków, na przykład takich jak Sztutowo, na plażę w niedzielę. I tam akurat, kiedy warto byłoby pobierać opłaty za parking, oczywiście nie można pobierać, bo odpowiednie rozporządzenie czy regulacja prawna dotycząca parkingów nie pozwala pobierać opłat w weekendy, prawda? Więc jest to absurd z punktu widzenia turystycznych miejscowości, no ale ktoś wiedział lepiej i tak to ustawił. Zacznę od, tak jak tutaj, ten pewien aspekt już poruszony przez profesora Mazura, który mówi o depopulacji, ale on jest tutaj chciałem go rozwinąć, bo jest znacznie poważniejszy, a jeszcze z kolei tutaj profesor mówi, że na przykład tę samą kwestię depopulacji można rozwiązywać na przykład łącząc gmin. Na razie mamy chyba problem z chęcią gmin do dzielenia się. Szczawa właśnie się dzieli, to wiemy. Parę lat temu Dukla i Jasińska się podzieliły, bardzo biedna gmina na dwie jeszcze biedniejsze się podzieliła i stojąc wobec problemu depopulacji, więc ambicje polityczne takie bardzo lokalne powodują, że ciągle jeszcze trudno racjonalizować. A problem rzeczywiście z demografią jest problemem moim zdaniem głównym dotyczącym całego państwa i w wymiarze również lokalnym, bo jest to problem wielowymiarowy. Nie chodzi tylko o depopulację, która oczywiście jest najbardziej widocznym czynnikiem i to spowodowanym różnymi tendencjami, no oczywiście niską dzietnością i to już pozostanie z nami raczej na dłużej, ale również konsekwencje niskiej dzietności dzisiaj, no i procesami migracyjnymi, to znaczy emigracyjnymi. I jak chcemy zobaczyć właśnie lepiej, znaczy mamy ilustracje regionów, które to dobrze pokazują, na przykład Podlasie, tam każdego roku ponad 20 tysięcy ludzi wyjeżdża na stałe, 80% z wyższym wykształceniem. I to jest jeszcze ten czynnik, prawda, struktury tych procesów. Razem jak na to się popatrzy, no to mamy w ośrodkach, zwłaszcza właśnie, bo gminy wiejskie bardzo będą słabo pod tym względem wyglądać, poza tymi, które są blisko metropolii, bo te zyskają na procesach suburbanizacji. Mamy de facto dezurbanizację w Polsce właśnie, która polega na przenoszeniu się do gmin wiejskich pod metropoliami, ale te dalsze w zasadzie wymierają, zanikają wioski, to o tym się pisze. Średniej wielkości miasta, te będą strukturalnie bardzo ciężko sobie radzić z problemem właśnie malejącej liczby ludności i starzenia się jednocześnie. Po prostu baza podatkowa gwałtownie będzie się zmniejszać. No i teraz problem, obserwując dyskusję, którą wywołał kryzys z uchodźcami, pokazuje, że absolutnie nie jesteśmy przygotowani, nie mamy żadnej, ani na poziomie narodowym, ani na poziomie lokalnym, żadnych polityk no, ludnościowych, tak bym nazwał, które by starały się długofalowo myśleć o polityce proimigracyjnej. I to już abstrahuję, czy to będzie repatriacja, czy przyjmowanie uchodźców, czy emigrantów, dóbr ekonomicznych, czy jeszcze innych rodzajów grup ludności. A absolutnie nie jesteśmy do tego przygotowani i to dobrze, że ta dyskusja się w ogóle zaczęła, chociaż boję się, że na długo będzie ona jakby zamknięta wokół no, kwestii, które nie posuwają jej do przodu, czyli stereotypów i raczej petryfikacji ksenofobii, a nie jej rozmontowania. Natomiast niewątpliwie inaczej tego nie zrozumiemy. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że wcale łatwo nie będzie, nawet jak będziemy chcieli, bo Polska akurat jest bardzo mało atrakcyjnym krajem, jeśli chodzi o migrantów i też jest no, bardzo słabym magnesem do zatrzymywania talentów, czyli nawet aktywna polityka imigracyjna polegająca na przyciąganiu tych, których byśmy chcieli, na przykład ze względu na kapitał ludzki,
nie będzie łatwa. To od razu trzeba sobie świadomić. Więc to jest wyzwanie po prostu być albo nie być ośrodków i ich możliwości rozwoju, jeżeli ktoś właśnie chce poćwiczyć, jak może wyglądać to w skali tych bardziej w tej chwili jeszcze radzących sobie ośrodków, to właśnie może na Podlasie pojechać na Warmię i Mazury. I to jest taki troszeczkę obraz Polski za 10-15 lat, prawda? Gdzie same inwestycje infrastrukturalne nie niwelują negatywnych skutków ludnościowych, prawda? I właśnie takich wielowymiarowych, gdzie i ubywa ludności, ale jednocześnie pogarsza się również kapitał ludzki, mówiąc już takim językiem socjologicznym, to znaczy jest wypłukiwana jeszcze jakby najcenniejsza ze względów rozwojowych substancja społeczna. I to jest widać na poziomie metropolii. Ja tak poczułem ciarki na plecach, jak przeglądałem, a porównywałem diagnozę społeczną Wrocławia 2010-2014. Tam jest wyraźnie widać, że na przykład ten proces już w metropoliach się zaczął. Że już to przesuwanie się, malenie tej warstwy, która pracuje na rzecz i wzrost warstwy, którą trzeba utrzymywać, prawda, ze względu właśnie na względy demograficzne, tam jest bardzo jest widoczne. To są punkty procentowe wychwytywane przez socjologów, czyli to już się zaczęło i będzie bardzo szybko szło. Więc na pewno to jest to pierwsze, według mnie kluczowe wyzwanie. Natomiast dalej, tu nazwałem to przemiany społeczno-kulturowe, troszeczkę inny aspekt też tego, co o czym mówi profesor Mazur, tylko profesor Mazur zwracał uwagę na jakby wyzwanie dla struktury, znaczy dla administracji, może tak bym powiedział, ja chciałem na to spojrzeć od strony społeczno-obywatelskiej. I tutaj to jest wyzwanie, ale z dużym potencjałem szansą, tak bym nazwał, co już pokazały ostatnie wybory samorządowe. Wiele tych kwestii, które tu było podnoszone, ostatnie wybory pokazały, że można rozwiązać. Warto pamiętać, że w około 100 miastach prezydenckich, pytałem, czy jest to około 100 miast prezydenckich, chyba 40 czy ponad, jednak dokonała się zmiana władzy. Gdzie tam, gdzie się wydawało, że już nie da się nic zmienić, prawda, to jednak nastąpiła wymiana pod różnymi szyldami ruchów miejskich, nie tylko. Coś nowego się pojawiło. Tutaj są na sali też badacze tych zjawisk. Paweł Kubicki między innymi bada na przykład bardzo ciekawy proces związany z przemianami, bym powiedział, strukturalnymi, polegającymi na tym, że w metropoliach coraz trudniej jest wejść w strukturę społeczną, zaspokajając swoje aspiracje, na przykład godne wykształcenia czy chęci działania, i że właśnie mniejsze ośrodki typu Słup, Zgorzów, Konin nagle dla ambitnych i ludzi z pomysłami politycznymi, społecznymi nagle są świetną przestrzenią, bo to jest właśnie często taka, nie chcę powiedzieć spalona, bo bym obrażał to miejsce, ale taka właśnie przestrzeń jeszcze do zagospodarowania, gdzie na nowe pomysły jest dużo miejsca i to widać. Sam wiele takich przypadków, właśnie takiej migracji wewnętrznej, ludzi z dużym kapitałem intelektualnym, ale właśnie, którzy lokują swoją przyszłość, a przynajmniej jakiś dłuższy przystanek, na przykład w Koninie, czy no, właśnie w Słupsku, czy w Elblągu. No, więc to, ale za tym idzie jakby szersze zjawisko opisywane przez socjologów, no właśnie jakby zmiany struktury społecznej, czy dekonstrukcji, rekonstrukcji struktury społecznej, rozpadu starych, nowoczesnych form organizowania życia wspólnego i jakby tworzenia się nowej podmiotowości. Ta nowa podmiotowość szuka właśnie nowej z kolei tożsamości, zarówno w sensie takim geoprzestrzennym, tak, budując swoją tożsamość w odniesieniu do przestrzeni, w której mieszka, ale również oczywiście odwołując się do różnych zasobów symboli tradycyjnych i tak dalej, powstają nowe ciekawe, mniej ciekawe projekty, które jakby wchodzą w przestrzeń miasta i domagają się tam swojej widoczności. Problem, na to się nakłada drugie zjawisko. Ja je nazywam tak umownie autarkią obywatelską. Znaczy ono jest związane z tym zjawiskiem cyfryzacji, z którym rzeczywiście struktury władzy samorządowej i państwowej bardzo kiepsko sobie radzą. I to jesteśmy pod tym względem rzeczywiście bardzo wyjątkowo upośledzonym społeczeństwem, jeżeli chodzi o kompetencje władzy w tym obszarze. Nie będę przykładów, które nas w ostatnich miesiącach czy ostatnim roku, prawda, bulwersowały, przytaczał, ale
akurat najbardziej zmodernizowaną w tym aspekcie warstwą są obywatele. Znaczy to z różnych badań, ponieważ widać, że ludzie pojedynczo najlepiej wiedzą, do czego służy, nie wiem, smartfon podłączony do internetu, prawda, czy telefon podłączony do internetu. I ludzie też jakby wykorzystują te zasoby w sieci, zarówno swoje jakby swoich sieci społecznych i zasoby sieci tej technologicznej do koordynacji zaopatrywania swoich potrzeb. Prawda? I robią to całkiem efektywnie, co znajduje wyraz chociażby w badaniu profesora Czapnickiego w tym przekonaniu Polaków, że nic państwu nie zawdzięczają, tak? No bo są przekonani, że wszystko muszą sobie, jakby sami sobie muszą poradzić z tym, co nic nie. Oczywiście to jest złudzenie, ale ono ma pewne konsekwencje politycznej na wymiarze lokalnym i państwowym. Po prostu obywatel, który jest w stanie zaopatrzyć swoje potrzeby, nie wysyła sygnałów do władzy tak długo, dopóki ta władza nie nastąpi na odcisk zbyt mocno i nie ograniczy możliwości właśnie samozaopatrywania tych potrzeb. Ale wtedy już jest za późno, dochodzi do kryzysu i konfliktu już o charakterze politycznym. I to jest ciekawy problem, z którym właśnie chyba po raz pierwszy tak wyraźnie zmierzyć się musieli przedstawiciele władzy samorządowej podczas ostatnich wyborów. Właśnie z tym nowym obywatelem, który już, i to jest ostatni aspekt tej zmiany, powiedzmy społeczno-kulturowej, on też się właśnie radykalnie zmienił. No zobaczmy na Kraków, co się stało w ciągu dekady, tak? Jest przed dekadą pracowników sektora BPO tak zwanego, czyli sektora usług, było 2000 mniej więcej. W tej chwili około 60 tysięcy. W ciągu 10 lat. Zobaczcie, jaka to jest gwałtowna zmiana struktury zatrudnienia. I to jest we wszystkich metropoliach podobny proces. To są zupełnie inni ludzie. Można powiedzieć tak, jak wymienić dwie nowe huty z robotnikami przez właśnie dwa takie ośrodki z ludzi wysokich kompetencji. Może nie robią najciekawszej roboty, ale to wszystko są ludzie znający po dwa języki z wyższym wykształceniem. Oni mają na pewno zupełnie inne potrzeby w odniesieniu do miasta, oferty kulturalnej i tak dalej, niż miał przeciętny jeszcze mieszkaniec z Krakowa 10 lat temu. To nie zostało dostrzeżone, jakby dopiero teraz uczymy się z tym żyć, ale to też jest odpowiedź, tutaj jest szansa na odpowiedź na ten problem braku wpływu elit, o których mówił pan Matyja, na życie. Znaczy ten brak wpływu często polega na tym, że te elity się nie domagały tego wpływu, a dzisiaj jakby następuje jakby odrodzenie takiego myślenia i chęci jednak zabierania głosu i upominania się różnymi instrumentami, czy to poprzez referendum, jak w Krakowie, w Warszawie, w wielu miastach, czy poprzez organizowanie właśnie się w ruch miejski i tak dalej. To tych form jakby właśnie oddziaływania na przestrzeń, może mniej w taki nowoczesny sposób, że spotykamy się na wspólnych premierach w operze, ale są inne formy dzisiaj, prawda, bycia w przestrzeni i komunikowania się i to zaczyna, ja na to patrzę jako na wyzwanie, ale oczywiście też dużą szansę. No i czy ta szansa nie wykorzystana, to zależy od tego trzeciego elementu. Było nazywane wcześniej rewitalizacją demokracji, a nazywano to jakby jako aspekt tego procesu modernizacja struktur zarządzania. I dla mnie jest jednoznaczne, że ta odpowiedź, czy samorząd to jest instytucja zaspokajająca czy świadcząca usługi publiczne, czy wspólnota, będzie musiała być odpowiedzialna, że to jest wspólnota, dlatego że właśnie wobec tych tendencji, o których mówimy, coraz istotniejsze będzie właśnie współtworzenie usług, znaczy i poszukiwanie innowacji społecznych, organizacyjnych i innych, które pozwolą robić mniej, znaczy więcej za mniej, prawda? Bo świadomość ograniczonych jednak zasobów też coraz silniej już się pojawia. Tylko tu jest jeden, tak kilka problemów, ale jeden dosyć istotny, przed którym stoją samorządy, a z drugiej strony to strona społeczna. To jest pokusa technokratyczna. Tak, ta pokusa technokratyczna po stronie władzy zamyka się bardzo eleganckim pojęciem smart city. Akcyzytorzy idei smart city jeżdżą po samorządach i mówią, że jak kupicie od nas pewne technologie, to potem właśnie rozwiążecie wszystkie problemy taniej, szybciej i obywatele będą zadowoleni. Oczywiście nie mówią przy tym, że te systemy produkują dane, natomiast nie nadają tym danym sensu. W związku z tym i tak, żeby wiedzieć, co zrobić, trzeba włączyć obywateli po prostu do tego. I na tym polega problem, a nie na zastosowaniu rozwiązania technicznego wspierającego modernizację zarządzania. Obywatele stoją też po tej stronie i to pokus technokratyczny. Ona się przejawia w takich chociażby
oczekiwań przy roszczeniu pod hasłem znowu Open Government opisywanym, czyli to, żeby dane administracji publicznej były, prawda, jak najszerzej dostępne do przetwarzania przez obywateli, organizacje, biznesy i tak dalej. I to jest jakby postulat jak najbardziej słuszny, natomiast on też za tym jeszcze idzie taka pokusa pełnej transparentności działań władzy. I to już jest niebezpieczna utopia. To znaczy ona jest, nie jest rozwiązaniem, tylko symptomem pewnej zasadniczej choroby braku zaufania między sferą obywatelską a władzą. No i przekonanie, że jeżeli pokażemy wszystko, co władza ma, prawda, wszystkie pieniądze, jakie są i tak dalej, to rozwiążemy ten problem braku zaufania. De facto eliminujemy z życia publicznego wiele osób, które po prostu, akurat o dużym potencjale działania, które wolą lokować na przykład ten potencjał w biznesie, bo nie chcą, niekoniecznie chcą się dzielić wszystkimi informacjami bardzo prywatnymi często o sobie. I tu jest jakiś na pewno problem wyjścia z tej pokusy technokratycznej. Na koniec niewątpliwie, i tu wracam do samego początku, do tego, co mówi pan profesor Stępień, to rzeczywiście to widać doskonale w tych miejscach, gdzie jest chęć współdziałania, właśnie gdzie chęć takiego właśnie rewitalizacji demokracji, gdzie i obywatele, i przedstawiciele danej władzy siadają, żeby wspólnie rozwiązać problemy. Brak kompetencji do takiego, do rzeczywiście dobrego dialogu, który będzie rozwiązywał problem. Nagle okazuje się, że nie wystarczy usiąść do stołu. Trzeba uznać pewnego typu techniki po prostu pracy, tak żeby dochodzić do rozwiązań, prawda, i do systemowych rozwiązań. To nie jest, chodzi tylko o to, żeby naprawiać dziury wspólnie w chodniku, tylko na przykład tworzyć wizję rozwoju swoich ośrodków. I tu rzeczywiście sporo brakuje, w związku z tym wsparcie samorządu kompetencyjne poprzez tworzenie think tanków, czy właśnie nawet zaplecza akademickiego było wskazane. To też wybrzmiało podczas kongresu ruchów miejskich, bardzo silnie o tym też mówiono, że jest konieczność jakiegoś większego przepływu i wspomagania samorządu wiedzą, która pomogłaby w rozwiązywaniu właśnie tych wszystkich problemów, które tutaj pokazywaliśmy. Dziękuję bardzo.